Ceny wielu materiałów budowlanych w ostatnim roku poszybowały mocno do góry. Do tego niektóre z nich stały się wręcz nieosiągalne. Doświadczamy kryzysu, który dodatkowo pogłębiany jest przez rosnące stopy procentowe kredytów oraz galopujące wręcz ceny paliwa oraz energii. Czy na pierwszy tego rodzaju kryzys branży budowlanej ratunkiem mogą stać się materiały z odzysku? Na ten właśnie temat postanowiłem porozmawiać z architektem Pawłem Wołejszą i razem z Pawłem zapraszam do wysłuchania 16 odcinka Rozmów na Fundamencie. Cześć Paweł, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać poprzez łącze internetowe. Cześć, miło Cię słyszeć, też się cieszę, mimo coraz większych problemów technicznych, ale cieszę się, że mamy tę możliwość. Tak, faktycznie. No, mieliśmy troszeczkę problemów technicznych, żeby się wspólnie połączyć, a jeszcze dzisiaj akurat okazuje się, że Twój sąsiad prawdopodobnie przeprowadza jakiś remont, także możemy spodziewać się, no, w rozmowach na fundamencie, jeżeli będą dźwięki budowlane, to chyba nikomu nie będzie przeszkadzało. Ja myślę, że każdy będzie czuł się nawet przyjemniej, jak na porządnej budowie, także mam nadzieję, że się uda wprawdzie, bo poprosiłem, żeby przestali kłuć na godzinę, natomiast może się uda w tą godzinę zdążyć. Okej, okay, super. Paweł, na Facebooku założyłeś grupę, którą uważam za bardzo ciekawą inicjatywę. Grupa nazywa się Uwaga Rozbiórka. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tej grupie, bo naprawdę pomysł jest, uważam, bardzo, bardzo ciekawy. Pomysł na grupę, właściwie nie wiem, w którym momencie on się narodził. On się narodził w momencie, kiedy chyba próbowałem zrobić jakiś startup proptechowy, gdzie zastanawiałem się, jak można zrobić coś, co wspomoże ekologię, architekturę, budownictwo. No i zazwyczaj jak się robi startupy, to się realizuje jakieś takie próbne działania, żeby sprawdzić, czy jest jakaś inicjatywa, spotyka się z zainteresowaniem, czy są elementy, które są, powiedzmy, dobre dla inwestorów. No i istnieją podobne grupy, tak, które dotyczą generalnie ekonomii cyrkularnej, tego gospodarki obiegu zamkniętego. Są to często fora wymiany różnych myśli, fora wymiany rzeczy, ubrań. Bardzo znana grupa Uwaga Jedzie Śmieciarka, tak, gdzie ludzie właściwie w całej Polsce wrzucają rzeczy często spod śmietników, żeby nie zostały wyrzucone na śmietnik po prostu, czy na jakieś gruzowisko lub złomowisko. No i stwierdziłem, że trzeba spróbować zrobić coś takiego dla budynków, z tego względu, że coraz więcej materiałów budowlanych, też dobrych, się marnuje. Bardzo często na budowach zostają jakieś resztki materiałów, które mogłyby być przez kogoś wykorzystane na kolejnych inwestycjach. I tak naprawdę wydaje mi się, że jest to ogromny potencjał. Dopiero później, jak zacząłem robić jakiś research, to okazało się, że jest to też trend, który pojawia się nie tylko w Polsce, ale też za granicą, w Europie, w Stanach, w Azji. A Paweł, żeby tak na przykład zobrazować słuchaczom, o czym rozmawiamy, czy my moglibyśmy to troszeczkę porównać do takiego OLX-u dla budownictwa, czyli jeżeli ja mam jakieś materiały, które już mi się nie przydadzą, albo mam na przykład, odziedziczyłem jakiś dom, który będę prawdopodobnie rozbierał, bo na tej działce chcę postawić inny dom i te materiały, które po prostu będę miał z rozbiórki tego starego domu, no po prostu wystawiam. Ktoś chce, to po prostu może je wziąć. Czy to tak działa? Tak, to tak działa. Oczywiście są pewne ograniczenia, o których pewnie później porozmawiamy, typu ustawa o odpadach. Natomiast generalnie tak to działa, taki był cel tego, zwłaszcza, że bardzo wiele elementów materiałów budowlanych jest po prostu dobra i wartościowa. Spotykamy się czasami z drzwiami, które są, nie wiem, z XVIII-XIX wieku, które nie są pod ochroną konserwatorską, czy płytkami, które były zakryte jakimś lastryko, czy innymi płytkami gresowymi położonymi w latach 90., które wystarczy odnowić i są to często płytki, które no, mają niesamowitą historyczną wartość. Tak? Pamiętam, że jak założyłem tą grupę, to jednym z pierwszych postów było to, że chyba na Marszałkowskiej w Warszawie była jakaś duża akcja, że ludzie zaczęli zbierać się wokół takiej inicjatywy
gdzie znaleźli właśnie piękne, stare płytki, chyba z XVII czy z XVIII wieku, wyrzucone do kontenera, tak? No i budowlańcy nie pomyśleli o tym, no bo nie mają tej wrażliwości, tak? I wyobraźni, jak to może być wykorzystane i do czego to się może przydać, i że to w ogóle ma jakąś wartość. To jest coś niesamowitego, wiesz, dlatego że ja dosłownie w tym roku miałem spotkanie z wykonawcą, który wykonywał renowację dworca w Bytowie i też mi opowiadał o przepięknych płytkach, które były, no można powiedzieć, zdemontowane, potem one z powrotem były zamontowane. No to było akurat zalecenie konserwatora zabytków, natomiast te płytki ja widziałem już po ponownym położeniu. No muszę ci, Paweł, powiedzieć, że robią nieprawdopodobne wrażenie, dlatego że takich płytek po prostu już nie ma, takich płytek nie kupisz. Jasne, nie ma, ale to też jest coś takiego, co mówi amerykańskie powiedzenie, tak? Someone's trash is another man's treasure, czyli dla jednego odpad może być dla innego skarbem. I ja myślę, tak, że właśnie po to możemy używać internetu, który właśnie służy do wymiany myśli, jakiejś idei, informacji, żeby ratować część rzeczy, która dla kogoś może być przydatna. Oczywiście wszystkiego się nie da uratować. Oczywiście też jest tak, że zawsze ta gałąź rynku budowlanego to będzie marginalna część, bo dużo więcej się buduje nowych rzeczy, tak, inwestycji, niż przetwarza, remontuje starych. Dodatkowo są nowe normy, nowe warunki techniczne, musimy spełniać bardzo rygorystyczne wymagania termiczne, tak? Nie możemy używać wielu materiałów, ale są elementy, które zdecydowanie są wartością, nie tylko jakby materialną, ale też kulturotwórczą często. No i według mnie trzeba je jak najbardziej pielęgnować. No wiesz co, pomysł jest naprawdę fantastyczny. Zresztą z tego, co widziałem, w bardzo krótkim czasie zgromadziłeś na Facebooku całkiem sporo grono osób, które dołączało do tej grupy i, no i widzi po prostu w tej grupie potencjał, widzi w tej grupie sens. Tak, to znaczy przez pierwszy miesiąc ja faktycznie dosyć mocno promowałem tą grupę, więc ona szybko rosła. Teraz troszeczkę to się uspokoiło. Też myślę, że ze względu na wojnę właściwie nikt nie ma głowy, żeby zajmować się odzyskiwaniem elementów materiałów budowlanych. Natomiast faktycznie też widzimy, jak ceny materiałów budowlanych teraz szybują i też, co jest zastanawiające, że coraz więcej widzimy na tej grupie jakichś całych budynków, tak, drewnianych, które można przenosić, fragmentów stali, które zostały z innych budów, więc ludzie też widzą w tym potencjalny zysk. No i ta grupa nie jest tak jak Uwaga Śmieciarka, że jest dedykowana do tego, żeby stricte oddawać rzeczy za darmo, co oczywiście też jest częścią zasobów pojawiających się na grupie. Natomiast ludzie też po prostu to sprzedają, tak? Jeżeli zostanie kilka paczek styropianu z budowy, no to jest to jakiś potencjał, tak? Tak, tym bardziej, że wydaje mi się, że w takiej sytuacji zawsze można pójść drogą tak zwanego win-win, prawda? Czyli zostaje mi kilka paczek styropianu, które na przykład kupiłem, dajmy na to, za 200 zł, ale sprzedaję je za 100 zł, czyli ja w tym momencie nie mam zmarnowanego styropianu, ale druga strona ma styropian kupiony za połowę ceny. Tak, ja o tym myślałem w ogóle i tak naprawdę największym tutaj problemem jest transport, tak? No bo czasami zostaje bardzo mało tych odpadów, które są dobre, nie wiem, jeden worek cementu czy coś. O ile nie, można go często oddać, tak, do magazynu, w którym się to nabyło, to często się nie opłaca po prostu po to jechać, tak? Po pół przyczepy cegieł na przykład, no, na drugi koniec Polski, tak? To są jakieś takie sytuacje, które też budują tą lokalność i pokazują, że właściwie powinniśmy też starać się żyć bardziej lokalnie, no bo to też jest dobre dla środowiska, tak? Wiesz co, Paweł, chciałem to pytanie zadać troszeczkę potem, ale od razu mi się teraz nasunęło na myśl, a może pewnym rozwiązaniem dla tej inicjatywy, dla tej idei byłoby to, żeby na przykład zainteresować jakąś ogólnopolską sieć hurtowni, żeby mieli jakiś taki mały skład, którym na przykład ludzie, którzy zostały im materiały z budowy albo chcą takie materiały, które mają na przykład z odzysku zostawić w tak zwany komis, prawda? I w tym momencie ktoś, kto znajdzie się kupiec, to zawsze może po prostu to odebrać, a jednocześnie z jakąś taką platformą cyfrową, czyli krótko mówiąc miejscem w internecie, gdzie można po prostu zobaczyć, że w tym konkretnym miejscu można to kupić, to może byłoby to rozwiązanie, prawda? Dlatego, że są jednak sieci hurtowni, które mają swoje siedziby, no niemal pokrywają, można powiedzieć, całą Polskę. Tak, tak, ja myślę, że to jest dobry pomysł. No, jedną z takich inicjatyw jest to, co robi Fundacja Habitat for Humanity Poland, tak? Oni mają sklep Restor, w którym odbierają darowizny od różnych osób prywatnych, firm, korporacji, stowarzyszeń.
i pomagają właśnie budować, i potem to odsprzedają ludziom prywatnym lub firmom. Natomiast część z tych rzeczy też idzie na remonty fundacji, stowarzyszeń, ich siedzib, ich potrzeb. Dodatkowo, jeżeli mówisz tutaj o takich magazynach, to w Londynie jest taka sieć rozwiniętych magazynów, może nie dedykowanych do materiałów rozbiórkowych, natomiast faktycznie jest problem z korkami w mieście i oni mają taki ciekawy system. Transport for London zrobił taki ciekawy system magazynów rozproszonych, gdzie faktycznie ludzie dowożą rzeczy, żeby później z nich odbierać już całymi samochodami wymieszane materiały, tak? Czyli dzięki temu zapewniamy to just-in-time delivery, ale też, tylko to jest trochę inny temat już logistyki, natomiast można by bardzo dużo tych ciekawych inspiracji i rozwiązań zaczerpnąć z zachodu i dedykować do tego typu rozwiązań. No ja myślę, że wszystko jest przed nami, tak? Też jakby intencją tej grupy i rozpoczęcia tego ruchu jest inspirowanie ludzi i mam nadzieję, że powstanie jak najwięcej takich inicjatyw. Tak, wiesz co, od razu jak powiedziałeś to, co się dzieje właśnie w Anglii, mi się z kolei przypomniało, wiesz, w latach 90. pracowałem w rolnictwie razem z kolegą i tam z kolei była taka inicjatywa, która była, bodajże to chyba było co 2 albo co 3 tygodnie, były tak zwane wystawki, prawda? Czyli osoby, które miały jakieś rzeczy z gospodarstwa domowego, pralkę, lodówkę, radio czy jakiś stolik, po prostu wystawiały to, było takie miejsce, które było przy nieruchomości, prawda? Wystawiało to i ktoś, kto z kolei przechodził, a miał ochotę z tego skorzystać, po prostu ładował sobie do samochodu i zabierał to. No, w tamtym czasie, ponieważ Polska dopiero wkraczała w struktury gospodarki rynkowej, bardzo dużo Polaków po prostu w ten sposób się zaopatrywało w całkiem dobrej jakości sprzęt. Tak. No tylko, że to zawsze jakoś wpływa na estetykę, prawda? Trzeba zbudować wiaty. To jest coś, co na przykład widzimy też często na inwestycjach deweloperskich, gdzie nie ma przewidzianego takiego miejsca na gabaryty, no i trzeba od razu zamawiać coś, co w sensie transport, który odbierze dane elementy, żeby to nie leżało, nie mokło gdzieś na trawniku rzucone i pozostawione na pastwę losu, powiedzmy. Niemniej jednak, wiesz co, wydaje mi się, że faktycznie, jeżeli ta inicjatywa będzie już coraz bardziej rozwijana, coraz więcej osób będzie dołączało do tej inicjatywy, to myślę, że pomysły się pojawią. Być może też w komentarzach pod tym podcastem też będą pewne ciekawe spostrzeżenia, na co liczę i oczywiście z tym też będę się chciał dzielić dalej, bo przecież zwróć uwagę, Paweł, że całkiem niedawno też powstała taka inicjatywa, żeby współdzielić chociażby nawet czytanie książek, prawda? Czyli jeżeli jest jakaś pozycja książkowa, którą ja mam w domu, przeczytałem, a wiem, że mógłby z niej skorzystać ktoś, bo ja już z niej korzystać nie będę, no to mogę do takiej drewnianej budki zanieść i po prostu wymienić się, prawda, za inną pozycję książkową, którą ktoś przede mną zostawił. Tak, no my w ogóle, znaczy ja kiedyś brałem udział w pisaniu takiego przewodnika ekologicznych rozwiązań dla branży deweloperskiej, Eco Avengers, i tam pisaliśmy też właśnie o takim socjologicznym aspekcie nieruchomości, że właściwie deweloper również w nowej inwestycji, w miejscu, w jakimś korytarzu czy przy wejściu też mógłby zapewnić taki regał i to na pewno jest dobre rozwiązanie, dlatego że po pierwsze właśnie wspomagamy tą gospodarkę obiegu zamkniętego, ale też wzmacniamy tak zwane community, tak? Ludzie się zaczynają poznawać, wymieniać różnymi rzeczami, no i też zupełnie inaczej się mieszka w takim bloku, gdzie te relacje są budowane, niż w takim, w którym wchodzimy anonimowo i czujemy się jak nie u siebie, tak? I też ludzie się utożsamiają z tym miejscem, dbają o to, no to jest zupełnie inny schemat myślowy, który myślę, że trzeba tutaj pielęgnować i robić wszystko, żeby on się wydarzał. I muszę powiedzieć, Paweł, że to, co powiedziałeś, jakoś bardzo mocno rezonuje z tym, co ja odczuwam, wiesz, dlatego że jedną z rzeczy, która mi bardzo przeszkadzała w budownictwie takim blokowym, było ta anonimowość, czyli to, że ludzie, którzy zamieszkują jeden blok, bardzo często w ogóle się nie znają, mało tego, nie chcą siebie poznać i wszelkiego rodzaju inicjatywy, które miałyby właśnie na celu spowodowanie, że ci ludzie zaczynają żyć jako wspólnota, pomagać sobie w jakiś sposób, dzielić się swoimi doświadczeniami, no jest czymś, co posiada jeszcze większą chyba wartość niż nawet te materiały z odzysku. Tak, na pewno, no bo to jest bezcenne właściwie, tak? Jeżeli jakby to wpływa też na nasze zachowanie, na nasze samopoczucie, na interakcje, na to właśnie, że sąsiad 2 piętra niżej kuje i ja mogę do niego pójść i go poprosić i on nie zrobi mi problemu, tylko mi pomoże, tak?
I chyba faktycznie posłuchał, bo faktycznie No na razie posłuchał. stukania nie słyszymy. Paweł, powiedz, czy udało ci się może zarazić tą inicjatywą jakichś deweloperów? Wiesz, bo ja obserwuję oczywiście tutaj deweloperów na rynku zachodniopomorskim, na rynku pomorskim i kujawsko-pomorskim i muszę powiedzieć, że no jednak oni dość mocno tutaj próbują zagospodarować każdy cal ziemi, którą kupili i w zasadzie wykorzystują no, w dużej mierze albo w całości wręcz jednak materiały, które są nowe. Czy myślisz, że jest jakaś szansa, żeby zainteresować właśnie deweloperów takim wykorzystywaniem materiałów z odzysku? Ja myślę, że wszystko zależy od specyfiki miejsca i działki, tak, i lokalizacji. Jeżeli mamy faktycznie jakiś nowy fragment miasta, no to nie będziemy tam na siłę realizować czegoś, co udaje stare, zwłaszcza, że ludzie zdecydowanie wolą nowe, tak? Też dużo trudniej jest, umówmy się, architektom, project managerom, którzy są w firmach deweloperskich, realizować rzeczy na podstawie otrzymanych jakichś starych materiałów, czy myślenia o tym, jak można to wykorzystać. No, na pewno świetnym przykładem takich adaptacji elementów rozbiórkowych, powiem tutaj kilkutorowo, jest firma Arche na przykład, tak, która ona się fokusuje na przetwarzaniu starej historycznej zabudowy i jakby przekształcaniem plastycznym tej materii, którą zastaje. I ja uważam, że oni na przykład w dworze Upphagena w Gdańsku, czy w tej cukrowni Żnin, czy w kolejnych obiektach, które realizują, no, pokazują sukcesywnie, że potrafią doskonale łączyć stare z nowym. No i duży plus tych inwestycji jest taki, że one zazwyczaj delikatnie ocierają się o taki industrial, czy o jakieś takie estetyczne rozwiązania, które faktycznie pokazują, że jeżeli damy cegłę plus jakieś grafitowe rozwiązania, no to zazwyczaj to się broni, bo to jest takie... Znaczy, to też nie jest tak, że to jest prosto projektować w tych starych obiektach, żeby nie było, że ja deprecjonuję ich pracę, natomiast zawsze te naturalne materiały wyglądają dużo bardziej szczerze i wydaje mi się, że oni robią świetną robotę. Ostatnio widziałem właśnie w dworze Upphagena ławki plus elementy ogrodzenia zrobione z dachówek, wrzucone w takie stalowe siatki gabiony, to się nazywa, które przytrzymują to, tworząc zwartą bryłę, na której można usiąść, czy do której można przypiąć rower. I naprawdę to jest właśnie takie myślenie, które wspieram, jak można te elementy, które zastaliśmy na działce, a mają być wywiezione, no bo nie będą już do niczego przydatne, jak można je spróbować użyć, żeby one zostały, dlatego że one też pokazują historię tego miejsca. Wielu deweloperów, którzy realizują nowe inwestycje i zastaną na działce istniejący budynek, oni często przetwarzają gruz, czy gruz ceglany, czy to gruz betonowy, tak? Kruszą go, wrzucają pod drogi jako utwardzenie i to też jest, uważam, dobra metoda, no, o ile tam nie ma jakichś wyjątkowych aspektów i dla nich jest to zysk, bo jest to zysk na poziomie, 2 lata temu było to na poziomie 15%, teraz nie wiem, użycie takiego gruzu pod drogi zamiast zamawianie nowego kruszywa, tak? No to dlaczego nie? No to też jest dobre, dlatego że zmniejszamy emisję dwutlenku węgla, ograniczamy ilość odpadów, która ląduje na wysypiskach czy na składowiskach, no i wszyscy chyba na koniec dnia dobrze na tym wychodzą. Tak, wiesz co, pomysł jest naprawdę dobry. W ogóle, wiesz, jakby przy jednym z podcastów też troszeczkę pochyliłem się nad tematem nowej normy, która dotyczy betonu i tam, wiesz, jest wspomniane między innymi to, że w tych betonach, które są oznaczone CEM2, CEM3, CEM4, CEM5, nawet pojawił się teraz ostatnio CEM6, są wykorzystywane oprócz klinkieru inne materiały. Wiesz, ja akurat troszeczkę jestem wrogiem takiego podejścia, może nie wrogiem całościowo takiego podejścia, natomiast no, jeżeli słyszę od producenta betonu, że te betony CEM4, CEM5, CEM6 to są betony śmieciowe, to gdzieś tam, wiesz, też no, coś mi pobrzmiewa, prawda, a jednocześnie my sobie zdajemy sprawę z tego, że na przykład Rzymianie, jak stworzyli beton, to jakby nie było, ten beton przetrwał
no, kupę lat i faktycznie możemy po dzień dzisiejszy podziwiać ich budowlę. Natomiast wydaje się, że jeżeli chodzi o kruszywa, prawda, czyli jeżeli byśmy spróbowali na przykład taki budynek, który jest na działce, rozbierając go, wykorzystać do tego, żeby mieć gruz, a być może z tego gruzu jakieś kruszywa, to być może faktycznie oprócz podbudowy pod drogi, być może udałoby się również zainteresować jakiegoś producenta chemii budowlanej. Powiedz, czy może tego typu rozmowy prowadziłeś, czy na przykład któryś z producentów byłby zainteresowany wykorzystywaniem do swoich produktów, produktów z odzysku? To znaczy ja byłem kiedyś, bo też współorganizowałem takie panele dyskusyjne w Stowarzyszeniu Architektów Polskich o cyrkularnej ekonomii i pamiętam, że tam była firma jedna produkująca beton, która właśnie podawała to za przykład, że oni zmielili część konstrukcji pod chyba budynek Q22 w Warszawie, to jest taki wysoki budynek biurowy, i faktycznie dodawali to do nowych słupów, tak? Nie wiem w jakim procencie, bo to już jest jakby nawet nie tyle tajemna wiedza, co ich jakaś tam receptura. Natomiast wiem, że duża część budynku została przetworzona, tak, żeby ten pył betonowy dodać do nowej mieszanki. No i to dzisiaj stoi i góruje nad miastem, tak? Natomiast jeszcze ad vocem tego rzymskiego cesarstwa, no to właściwie wczoraj, śmiesznie, bo wczoraj czytałem właśnie o tym artykuł, że oni dodawali sól, znaczy wodę morską, tak, do tego betonu. Tak. Która z miałem wulkanicznym powodowała, że to było coraz i jest coraz trwalsze. Były jakieś badania w Utah, właściwie wczoraj był taki artykuł, potem ci prześlę, możemy też przesłać słuchaczom w linku, że właśnie ten beton, on jest zamiast tracić na jakości, to zyskuje. I to jest niesamowite, że te naturalne materiały plus, no bo to były materiały naturalnego pochodzenia, tak, jakieś wulkaniczne popioły plus jakieś, no był też cement oczywiście, ale to, że woda morska może tak wpłynąć na strukturę krystaliczną betonu, no to dla mnie to jest naprawdę niesamowite. Niesamowite. I do dzisiaj nie są w stanie powtórzyć tej receptury, tak, jakby pracują nad tym, no ale nie są w stanie. No a potem widzimy to, co jest w Detroit, na przykład, gdzie miałem przyjemność studiować, że mamy ogromne wiadukty, które się niestety walą, tak, po 50 latach, no bo ten żelbet ma swoją nośność, pręty rdzewieją, nie było wtedy wodoodpornego betonu, no i tak naprawdę, jeżeli to były monolityczne konstrukcje, to one są dzisiaj do wymiany, no i Detroit też między innymi przez to miało ogromne problemy finansowe, bo tych mostów, kładek, dróg było tyle do naprawy, że się nie wyrabiali. I stąd też takie myślenie o ekonomii cyrkularnej w budownictwie, tak, żebyśmy, jeżeli już coś robimy, to żebyśmy starali się to robić modułowo, żeby można było te elementy poszczególne wymieniać, żeby można było je łatwiej pielęgnować, konserwować, używać jako inne obiekty budowlane czy nawet fragmenty stropów, jeżeli dany most czy coś nie będzie przydatny. No, coraz więcej jest takich inicjatyw na świecie. Warto powiedzieć, że te projekty też są zawsze dużo ciekawsze niż takie typowe, sztampowe rozwiązania, które znamy. No ale one się wiążą niestety po pierwsze z większym ryzykiem, a po drugie z dużo większym zaangażowaniem całego zespołu projektowego, tak? No bo konstruktor musi przeliczyć nośność takiego elementu, sprawdzić go, architekt musi zastanowić się, jak to zrobić, żeby to było estetycznie przyjemne dla oka. No i każda z branż musi po prostu ponieść dodatkowe, niestety, koszty, dodatkową pracę. Natomiast zawsze na koniec powstaje coś, uważam, ciekawszego. No my na przykład z moim wspólnikiem zrobiliśmy taki pawilon na Helu, w którym użyliśmy stal właśnie z pociętego pawilonu z Open Air Festival, która leżała, zalegała jednemu z wykonawców przez kilka lat, rdzewiała, stal została oczyszczona, dostosowaliśmy, na początku zrobiliśmy projekt pawilonu z kontenerów morskich, tak? Mhm. A później jak się dowiedzieliśmy, że on ma tą stal i że chciałby ją wykorzystać, no to zmieniliśmy projekt pod to, żeby ta stal mogła pełnić swoją funkcję na nowo. Nie zmienialiśmy jakby gabarytów, też dzięki temu, że stal się może jakoś łatwo łączyć, tak, spawać, jest bardziej plastyczna niż na przykład prefabrykowane belki betonowe, ale no, to był dla mnie taki żywy przykład i materiał tego, że mogliśmy faktycznie użyć coś ponownie, co było dla kogoś problemem, tak? Mógł to sprzedać na złom i nie wykorzystać tego, a faktycznie zostało to
wdrożone, no i do dzisiaj pawilon już można podziwiać i uważam, że wyszedł bardzo ładnie. Wiesz co, idea jest naprawdę bardzo ciekawa. Ja zastanawiam się, Paweł, teraz w kontekście tego, co powiedziałeś, jak wykorzystywać te materiały z odzysku, ale jednocześnie przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów, prawda? Bo jakby nie było, budownictwo jest branżą, w której tych przepisów mamy dość dużo. No i żeby można było budynek prawidłowo zaprojektować, to w zasadzie trzeba powiedzieć, że również ty jako architekt, no musisz literalnie trzymać się wielu, wielu tutaj i rozporządzeń, prawda, i ustaw, prawda? W związku z tym nie jest to łatwe. I teraz pytanie, czy te materiały z odzysku, one w jakiś sposób są ujęte w naszym prawie, czy, bo wiesz, ja rozumiem, że jeżeli ja na przykład wstawię sobie w domu jednorodzinnym drzwi wewnętrzne z jakiegoś innego budynku, to przecież wiadomą rzeczą jest, że tutaj nic się nie dzieje, tak? Natomiast jeżeli ja bym chciał wykorzystać jakąś belkę, która była na przykład nad prożem w jakimś innym budynku, to pytanie, czy ona cały czas ma taką nośność i w ogóle pytanie, czy w moim budynku ona jest przewidziana do takiej samej nośności, jak była przewidziana na przykład w tym budynku poprzednim. Jak to widzisz w ogóle? Bo to wygląda na dość złożony problem. No problem jest dość złożony. Jeszcze do tego, jeżeli dodamy międzynarodowe różnice w prawie, tak, że w Niemczech mamy zupełnie inne standardy niż w Polsce, w Szwecji też, no to to tworzy dużo, dużo problemów. Wiem, że teraz podczas rozmów tych nad europejskim Bauhausem nowym, czyli taką zmianą strategii ekologicznej budownictwa w całej Europie, są rozmowy na ten temat. Wiem, że Holandia i Szwecja wprowadziły już coś takiego jak paszporty materiałów budowlanych, czyli jeżeli my projektujemy czy budujemy budynek, to będziemy wiedzieli od początku, jakie tam materiały zostały użyte. Oczywiście u nas jest to w projektach budowlanych, tak, natomiast umówmy się, no kto będzie zaglądał do projektu budowlanego czy do projektu wykonawczego podczas rozbiórki. No, pewnie są takie firmy, ale niewiele. Proces jest złożony, tak jak mówisz akurat o nadprożach, no to na pewno byłaby to kwestia do oceny przez konstruktora, w jakim stanie jest to nadproże i czy można je wykorzystać. Zresztą też jakby nadproża można wzmacniać jakimiś taśmami, na przykład z włókna węglowego i tak dalej. No pytanie jakby zawsze, gdzie jest ta granica opłacalności i granica takiego szaleństwa, no bo można zbudować projekt, który będzie pomnikiem recyklingu, tak, i on może być równie piękny, co budynek powstały z nowych materiałów, no ale pytanie, jak to ekonomicznie będzie się spinać i czy faktycznie to będzie się, czy to będzie działało, tak? No na pewno mamy normy, mamy aprobaty, więc ja rozumiem, że deweloper nie może wstawić starych okien z rozbiórki, prawo o tym nic nie mówi. Zresztą klienci oczekują tego, żeby to było nowe i ładne i pachnące, tak? Z folią jeszcze najlepiej naklejoną na framugach. Natomiast no, pomału to się zmienia. Też jest tak, że powstają te pierwsze opracowania europejskie na ten temat. Ostatnio kupiłem książkę, która dotyczy właśnie materiałów z rozbiórki w Niemczech, Bauteile für Verwenden, czyli taki manual do rozbierania budynków. Wiem też, że w Szwajcarii powstała taka katedra do projektowania na ETH Zurich, na Wydziale Architektury, właśnie o używaniu materiałów rozbiórkowych. No i zgłębiam ten temat, bo jest to niezwykle ciekawe i ja myślę, że te wszystkie działania tutaj różnych krajów i różnych społeczności i to, że prawdopodobnie ta wymiana wiedzy będzie coraz większa, one spowodują, że te normy jakieś będą powstawać, tak? No i że to się będzie działo coraz częściej. No. Mam taką nadzieję. Znaczy jestem właściwie przekonany, że tak będzie, no bo też jak patrzymy na te ceny materiałów budowlanych, no to jeżeli można coś wykorzystać ponownie, tak, jeżeli na przykład mamy biurowiec w centrum Warszawy i on będzie rozbierany, a wełna na przykład na tym budynku nie jest mokra, tylko jest chroniona przez kamień elewacyjny, no to my tą wełnę możemy ponownie użyć. Ona ma pewnie trochę gorsze właściwości termiczne niż ta współcześnie projektowana, tak, no bo załóżmy, że ona ma 20 lat już, natomiast cały czas jest to dobry materiał termoizolacyjny i można myśleć o kreatywnym wykorzystaniu jego. Wiesz co, Paweł, to w zasadzie mnie to przekonuje. Ja w zasadzie zastanawiam się, czy nie powinno zostać wprowadzone coś na kształt
pewnych zachęt finansowych, bo ja sobie próbuję wyobrazić, wiesz, taką sytuację, w której jeżeli inwestor wiedziałby, że kupi na przykład dom jednorodzinny od dewelopera, w którym były wykorzystywane materiały z odzysku, ale on dzięki temu uzyska jakąś dotację od państwa na przykład, tak? Albo będzie zwolniony z jakiegoś podatku, to wydaje się, że to chyba najbardziej przemawia. Wiesz, ja jak rozmawiam z ludźmi, zresztą jeden z moich podcastów dotyczy fotowoltaiki i póki co wyobraź sobie, Paweł, że największą korzyścią, jaką ludzie widzą z wykorzystywania paneli fotowoltaicznych, to nie jest to, że wiesz, chronią środowisko, że jest mniejszy ślad węglowy, czy tego typu rzeczy. Po prostu tak, dokładnie. Chodzi po prostu o rachunek zysków i strat, i jeżeli to przemawia do kieszeni, to po prostu przemawia do inwestora. I pytanie, czy wiesz, tutaj na szczeblu prawnym nie powinny powstać jakieś zachęty do wykorzystywania właśnie w postaci jakichś konkretnych ulg, tak jak to ma miejsce chociażby nawet z fotowoltaiką. Pewnie tak, natomiast to by było bardzo trudne do oszacowania, w jakim procencie to może być wykorzystane i tak dalej. Natomiast jasne, ja myślę, że tak jak mówię, że jeżeli ten nowy europejski Bauhaus będzie nad tym pracował, no to wejdą regulacje europejskie, które będą wymuszały pewne regulacje polskie. I też myślę, że warto jest być właśnie tak jakby na bieżąco z tym, co się dzieje z tą ekologią, ze zmianami w budownictwie, dlatego że to i tak przyjdzie do nas, do Polski, tak? I ci, którzy się tym zainteresują tematem wcześniej, będą po prostu odpowiednio wcześniej przygotowani. Zdecydowanie tak. Do śledzenia podcastów, które prowadzisz, tak? Słuchaczy, ale też właśnie różnych grup, które wymieniają się wiedzą i informacjami. Tak, tak. A powiedz, Paweł, jesteś architektem. Powiedz, czy środowisko architektów, którym się przecież obracasz najczęściej, chętnie przyjmuje tego rodzaju inicjatywy? Ja myślę, że coraz chętniej. Właściwie w każdej organizacji, którą znam, no ale też jakby pewnie wybieram te organizacje z tego punktu, że mnie to interesuje, powstała jakaś taka gałąź, która mówi o ekologii, która mówi o innowacjach i ta wiedza się szerzy, tak? Natomiast warto jest rozmawiać, warto jest jakby punktować konkretne problemy, bo na przykład teraz mamy taki świeży przykład. Projektowałem wnętrza w centrum praskim Koneser, tak? I tam są drzwi do wymiany, które były obarczone jakimś projektem budowlanym ze względu na konserwatora. No i chcieliśmy te drzwi uratować. Duże drzwi obrotowe w 2-letnim budynku, koszt nowych pewnie 60-100 tysięcy złotych. Naprawdę fajne drzwi renomowanej firmy, jeszcze pożarowe i tak dalej. I co się stało? Stało się to, że jak zgłosiłem do wszystkich taką inicjatywę, słuchajcie, weźmy te drzwi i oddajmy je na WOŚP, tak? To okazało się, że w sensie wszyscy z wielkim entuzjazmem do tego podeszli, natomiast firmy, które miały zrobić demontaż tego i w sensie tak, pierwsza wycena obejmowała demontaż i utylizację, tak, drzwi oraz montaż nowych drzwi, a po mojej powiedzmy prośbie została uwzględniony taki demontaż, żeby on nadawał się do przyszłego jeszcze montażu, czyli dużo bardziej asekuracyjny i tak dalej. No i proszę sobie wyobrazić, że cena wzrosła dwukrotnie za całą usługę, tak? I teraz te drzwi prawdopodobnie nie będą wykorzystane, no bo nikt nie będzie chciał płacić dodatkowych, nie wiem, 10-15 tysięcy złotych za to, żeby je złożyć w dobry sposób, mimo że koszt nowych takich drzwi, tak jak mówię, jest około między 60-100 tysięcy złotych, tak? I teraz, jeżeli ktoś by o tym wiedział w dobrym momencie, ja to wrzucę na grupę oczywiście, ale no znowu tam są prywatni ludzie, mniejsi inwestorzy, wątpię, żeby ktoś tego użył, no bo to są drzwi do galerii handlowych, tak? To są niestety szybkie akcje, to są, w sensie ja o tym wiem od pół roku i jakby staram się to od pół roku jakoś zmienić, tak? Jeszcze przed właśnie Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Natomiast widzę, że nie ma jakby takiego wsparcia i tych firm, jakby nikomu się to na koniec dnia nie opłaca, tak? No i w związku z tym to się nie dzieje, więc prowadzimy tą rozmowę. Też pamiętam, jak był ten panel dyskusyjny w SARP-ie o Circular Economy in Construction, no to przedstawiciel jednej firmy, chyba najbardziej znanej, nie będę mówił nazwy, która produkuje sufity podwieszane,
modułowe, no powiedział, że po prostu oni nie mogą tego ponownie, nawet jeżeli rozbierają to w jakimś biurowcu, który ma być do wyburzenia, czy przeprojektowują wnętrza, tak? No bo umówmy się, wnętrza to jest rynek, który dużo częściej jest zmieniany i rozbierany niż zewnętrza, niż całe budynki, tak? Oni nie mogą części tych paneli wprowadzić ponownie w obiekt, bo zgodnie z ustawą o odpadach no jest to odpad, jeżeli oni to wywożą. Znowu są prawnicy, którzy mówią, że jest definicja odpadu budowlanego, która mówi o tym, że jeżeli materiał będzie wykorzystany w ten sam sposób, w który był pierwotnie planowany, tak, jego użycie, czyli nie wiem, okno będzie zamontowane jako okno, a sufit będzie planowany jako sufit, no to można to podciągnąć, że nie jest to odpad, tak? Natomiast to są takie niuanse prawne. Ja mam wrażenie, że to jest robione nieświadomie po to, żeby właśnie zrobić jakąś taką drabinkę odpowiedzialności, żeby nikt nie chciał się tego podejmować. I mam nadzieję, że to prawo będzie się zmieniać coraz bardziej na dobre i że będzie coraz prostsze. No ale widzisz, to jest też tak, że jak rozmawiamy teraz, to ja sobie uświadomiłem, że faktycznie te prawne problemy są tutaj głównymi problemami. I tak naprawdę tak. My nie wiemy, ja się dopytam, z czego wynika dwukrotny wzrost ceny. Początkowo myślałem z rozmowy telefonicznej, że to wynika, mówię o demontażu tych drzwi obrotowych, tak, w galerii handlowej. Początkowo myślałem, że to wynika z zabezpieczenia tych elementów, z jakiegoś takiego troski o to, żeby nic nie zniszczyć i tak dalej, ale faktycznie może być tak, że muszą być jeszcze jakieś obostrzenia prawne. Ja opiszę ten temat, bo to jest coś, co mnie interesuje. Tylko już po urlopie, bo za 2 dni wyjeżdżam. Rozumiem. Paweł, wiesz co, no jest to faktycznie ciekawe, ale zobacz, wydaje się, że kto nie jak architekci powinni rozpocząć ten ruch, ponieważ architekci są na początku tego procesu inwestycyjnego, prawda? Czyli to oni projektują, żeby potem budowlaniec mógł ten budynek postawić, a z kolei inwestor go eksploatować, prawda? Czyli ten cykl na 3, ja bardzo lubię, wiesz, w budownictwie używać tego cyklu na 3, zresztą też o tym zrobiłem jeden ze swoich podcastów, że mamy planowanie, potem mamy budowę, a potem mamy eksploatację. I w związku z tym, że skoro już ty jako architekt widzisz ten problem, dostrzegasz ten problem, starasz się w tej materii działać. Ja wyobraź sobie, że też słuchałem pewnego podcastu z panią Ewą Kurłowicz, która też o tym wspominała, że jest to pewne wyzwanie dla architektów, a zatem temat zaczyna być, już funkcjonować wśród architektów. No stąd w ogóle zadałem to pytanie, prawda, jak inni architekci się do tego odnoszą, no bo wydaje się, że jeżeli na początku procesu inwestycyjnego, wy jako osoby, które planujecie ten proces, nie zaczniecie właśnie wprowadzać pewnych rozwiązań, no to najprawdopodobniej budowlańcy nie będą zainteresowani, a jeszcze jak mówisz, że faktycznie trzeba się czasem zmierzyć z tym, że ten koszt finalny zastosowania materiału z rozbiórki może być droższy niż zastosowanie materiału nowego, no to faktycznie jest to niemalże niemożliwe bez takiego właśnie, wiesz, uporządkowania tego tematu od strony planowania, od strony prawnej. No tak, to tylko, że tutaj architekci architektami zgadzam się, że powinna być myśl, inicjatywa, chęć w ogóle, tak, podjęcia się tematu. I ja pamiętam, że też miałem kiedyś, projektowaliśmy budynek mieszkaniowy wielorodzinny na chyba 24 mieszkania i były 2 domy do rozbiórki w Warszawie. Też miałem jedną z takich pierwszych myśli, kurczę, może uda się zaadaptować te 2 domy, tak? Rozbudować i przebudować je w ten sposób, żeby w ogóle ich nie burzyć, tak? W ogóle taka była pierwsza myśl, no ale zrobiliśmy krótką analizę, no i niestety to się nie opłacało. Inwestor powiedział, że też go takie coś nie interesuje, więc jeżeli ja tutaj wspomniałem o grupie Arche, która ma na przykład właśnie, ona niesie ten taki kaganek, powiedzmy, oświaty, jak można tego typu rzeczy robić, to wydaje mi się, że no i tak na koniec, znaczy jestem przekonany o tym, że i tak na koniec dnia decyzję podejmuje inwestor i jeżeli od niego nie wyjdzie wyraźny sygnał, że chce to robić, no to się nie wydarzy. No, na pewno, tak jak rozmawialiśmy, Unia Europejska z czasem będzie jakoś dodatkowo punktować te rzeczy, również z tego względu, że te elementy, które już powstały, one mają dwutlenek węgla w sobie poprzez zgromadzony przez to, że zostały wyprodukowane i mogą już, powiedzmy, służyć ponownie, więc ten dwutlenek węgla będzie walutą przyszłości, no i on właściwie będzie determinował to, że ja myślę, że klienci będą chętnie używać takich
rozwiązań z odzysku po prostu. Paweł, powiedz, ponieważ wspomniałeś o tej grupie Arche, czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy podchwyci ten temat, podchwyci w tym kontekście, że chciałby się czegoś więcej dowiedzieć na temat używania materiałów, które już były gdzieś tam wykorzystywane wcześniej, czyli takiego powtórnego wykorzystywania materiałów budowlanych, gdzie go skierować? Czy jest jakaś strona internetowa, czy na twojej stronie na przykład internetowej być może że słuchacz znajdzie pewne odnośniki, pewne artykuły. Powiedz, czy są jakieś miejsca, w których można tą wiedzę jeszcze bardziej rozszerzyć? To znaczy, ja pisałem kilka artykułów o różnych inicjatywach z zagranicy i tak naprawdę w Polsce nie ma dużo tych inicjatyw. Myślę, że to znaczy ja mam, zaczynam prowadzić bloga tak naprawdę, no bo też jest tak, że już na wszystko nie starcza czasu. Natomiast na tej grupie, o której wspomnieliśmy na początku, Uwaga Rozbiórka na Facebooku, na niej pojawiają się bardzo często różne rzeczy, które mnie również zaskakują. Tak? Na przykład jeden znajomy architekt Maciej Jagielak wrzucił jakby zdjęcie elementu, które szklanego elementu od pralki, tak? To takie okno do pralki, które służy jako okno do jakiejś tam przyczepki kempingowej. I to są jakieś takie rzeczy wariackie, które pokazują nam, że można podejść do tematu out of box, jak to też mówią Amerykanie, że można trochę inaczej to zrozumieć, przetworzyć i może z tego powstać coś naprawdę zaskakującego i fajnego. I według mnie to jest trochę kwestia wyobraźni, ale też jakby właśnie wymiany myśli, tak? No bo jeżeli ja zobaczyłem taki element od pralki, który mógł być użyty jako naświetle w drzwiach, no to równie dobrze taki element od pralki mógłby być użyty na przykład jako doświetlenia stropu, tak? W domku jednorodzinnym czy w garażu, tak? Jakby, no bo w użyteczności publicznej musimy mieć znowu aprobaty, jakieś pożarowe karty i tak dalej w każdym materiale, więc to nie do końca nadaje do takich obiektów, ale znowu to pokazuje, że taką drogą oddolną można osiągnąć bardzo dużo. No ja będę wrzucał tam cały czas rzeczy, też zachęcam Państwa jako słuchaczy, tak, do tego, żeby wrzucać się na tą stronę różne swoje pomysły, mniej lub bardziej szalone. Im bardziej ta community będzie żywa, im więcej pomysłów wymienimy, tym na pewno wszyscy zyskamy. Na pewno tak. Ja przypomnę tylko, że grupa na Facebooku nazywa się Uwaga Rozbiórka. No też warto, ja Paweł na pewno będę śledził twojego bloga, na pewno będę też żywo zainteresowany tym, jakie pomysły się tam pojawiają. No to, co wspomniałeś, te okno, że tak powiem, od pralki, prawda, jest naprawdę ciekawym pomysłem, szczególnie, wiesz, tutaj w Trójmieście, gdzie na przykład modernistyczna Gdynia bardzo często nawiązuje do takich marynistycznych akcentów, prawda? W związku z tym te okno, prawda, okrągłe, ono może być bardzo takim ciekawym pomysłem na to, żeby nawet zbliżyć się do architektury danego miejsca, prawda? Tak, ja myślę, że jeszcze, bo nie wiem jak tam z czasem stoimy, natomiast ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o tym, że właściwie większość materiałów budowlanych powinna być naturalna i kompostowalna, tak? To jest coś, co myślę, że do tego pomału dojrzewamy, ale im więcej tych odpadów, bo one i tak będą lądować na wysypiskach, na składowiskach, im więcej z nich będzie w stanie się rozłożyć naturalnie, biodegradowalnie, tym lepiej. Tak, to jest coś tak. też, co chyba jest, myślę, pieśnią przyszłości i każdy nowy materiał budowlany, który będzie powstawał i uwzględniał to w swoim rozwiązaniu, tym będzie chętniej przyjmowany przez środowisko też. Tak, wspomniałeś, Paweł, o czasie. No, wygląda na to, że pan po drugiej stronie ściany, za którą tak, znajduje już się twoje ma biuro. Dosyć. Tak, już chyba wyczuł, że właśnie jest końcówka naszego podcastu. Fajnie, Paweł, bardzo dużo ciekawych inicjatyw, bardzo dużo ciekawych pomysłów. Myślę, że tak naprawdę to jest dopiero pewien materiał, który może skłonić do przemyśleń, prawda? A zresztą no, po to nagrywamy ten podcast, żeby zainteresować też społeczność budowlaną, ale nie tylko, wykorzystywaniem materiałów z odzysku. Ja w zasadzie takim tematem od zawsze się interesuję, znaczy od zawsze to może źle powiedziane, ale pamiętam, że nawet jak byłem małym chłopcem, jak coś mi się znudziło, to gdzieś tam handlowaliśmy z kolegami, prawda, czyli za resoraka dostawałem coś tam innego, prawda, w związku z tym wydaje się, no że jasne, to jest wymiana. Tak, jest to, barter. Jeszcze
Tak, ale jeszcze podkreślmy, Paweł, że ten aspekt socjalny jest tutaj niesamowicie fajny, prawda? Dlatego, że on bardzo łączy ludzi i umożliwia faktycznie tworzenie fajnych wspólnot, gdzie możemy wymieniać się pewnymi pomysłami, pewnymi ideami, a tak naprawdę tworzyć fajną społeczność, która, no właśnie, no, dzięki temu, że dba o to, żeby materiały nie były gdzieś tam wyrzucane na śmietnik, dba również o to, żeby, no, żeby żyło nam się po prostu na tej planecie lepiej. Tak, ja jeszcze mam zdjęcia takiej szklarni, którą znajomi mojego znajomego inwestora zrealizowali. Zbierali okna ze Starego Miasta, które były postawione po prostu do wywiezienia na śmieci i zaprojektowali szklarnię tak, żeby te okna wszystkie wyeksponować. Ja to wrzucę na tą stronę, uwagę, rozbiórka. I naprawdę powstał przepiękny pawilon. No powiem szczerze, że powstało coś takiego, że no nie ma takich rzeczy w całej Europie, tak? Nawet nie jest kwestia Polski. Powstał piękna szklarnia, prześlę ci później ten post, jak go napiszę. Mam zdjęcia, muszę tylko się z nimi umówić na wywiad krótki, tak, żeby nie było, że piszę bez nich. Natomiast faktycznie ja jestem bardzo zdziwiony i zaskoczony, jak kreatywnie można realizować jakieś swoje pomysły i przetwarzać te rzeczy. No i też działamy w tym nurcie, także jestem optymistycznie nastawiony co do kolejnych kroków rozwoju architektury. O, tak. Super, Paweł, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas na tą rozmowę. No i mam nadzieję, że wraz z tą rozmową pojawią się również naśladowcy tych idei. Dziękuję, Paweł. Super, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Mam nieodparte wrażenie, że póki co ciekawe, kreatywne i godne polecenia i inicjatywy są udziałem zwykłych ludzi. Zwykłych, lecz bardzo kreatywnych. I do takich z pewnością należy gość tego odcinka podcastu Paweł Wołejsza. Duże firmy, producenci oraz wielkie korporacje póki co sprytnie przerzucają odpowiedzialność na zwykłych śmiertelników, sponsorując chwytliwe spoty i aplikacje wizualizujące, jakiż to wielki ślad węglowy jest naszym udziałem. Same natomiast niezmiennie skupiają się na dalszej eksploatacji zarówno człowieka, jak i zasobów natury. A gdyby każda z tych dużych firm od początku ich funkcjonowania podejmowała się społecznych i proekologicznych inicjatyw, o których mówił Paweł, dzisiaj z pewnością bylibyśmy w innym i z pewnością dużo lepszym miejscu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji, do zamieszczania komentarzy oraz na kolejny odcinek, który ukaże się już za 3 tygodnie. Do zobaczenia. Cześć!